W niedzielę 22 lipca odbył się kolejny festyn rodzinny z okazji Dni Gminy Sieciechów. Jak co roku na terenie miejscowej szkoły czekała cała masa atrakcji dla małych i dużych. Było m.in. wesołe miasteczko, różnorodne stoiska oraz występy artystyczne. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkół z terenu gminy. Widzowie zobaczyli zarówno prezentacje taneczne, jak i wokalne. Wszystkim młodym artystom podziękowania za występy złożył wójt gminy Sieciechów Marian Zbigniewczerski i wręczył im upominki. Gospodarz gminy zaznaczył, że poziom prezentacji rośnie z każdą edycją festynu. Były również podziękowania oraz dyplomy dla osób i instytucji, które wspierają organizację imprezy. Chwilę potem przyszła pora na oficjalne otwarcie Dni Gminy Sieciechów. Wszystkich przybyłych, w tym m.in. wicestarostę Krzysztofa Stalmacha oraz burmistrza Kozienic Tomasza Śmietankę, prywatnie mieszkańca gminy Sieciechów, przywitał wójt Marian Czerski. Podkreślił on dobrą współpracę pomiędzy jednostkami samorządu i podziękował za wsparcie oraz dobre rady. Złożył także życzenia mieszkańcom. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla was wszystkich, drodzy mieszkańcy i goście, dniem odpoczynku, takim wytchnieniem od codzienności. Naprawdę wszystkiego najlepszego. Głos zabrali również goście. Krzysztof Stalmach zaznaczył, że regularnie odwiedza Sieciechów i bardzo lubi tę miejscowość. Mówił też o walorach turystycznych i historycznych. Z kolei Tomasz Śmietanka podkreślił, że Dni Gminy Sieciechów w tej formie bardzo dobrze się przyjęły. Szanowni Państwo, przede wszystkim podziękowania za zaproszenie dla Pana Wójta. Jestem tutaj już u Was kolejny raz. Impreza cykliczna Dni Sieciechowa. Bardzo dobry pomysł i widać, że duże zainteresowanie, bo ludzie mają taką potrzebę społeczną, że potrzebują się spotykać. Potrzebują się spotykać dlatego, że telefon komórkowy, internet, SMS-y, MMS-y, poczta mailowa nie załatwią naturalnych relacji, naturalnych kontaktów między nami. Mówił także o sile współpracy na różnych poziomach, zwłaszcza w strefie samorządu, wpływie Kozienic na cały powiat i solidarności społecznej. Życzył wszystkim udanej imprezy i zaprosił na zbliżające się wydarzenia w Kozienicach. Następnie przyszła pora na specjalny pokaz dla najmłodszych, dla których wystąpił Igor Lewandowski, czyli Jasza Show. Dzieci były dosłownie oczarowane, bo iluzjonista pokazał im szereg magicznych sztuczek. W międzyczasie wszyscy chętni mogli odwiedzić ciekawe stoiska. Archeolodzy, którzy prowadzą wykopaliska w Mozolicach, prowadzili m.in. warsztaty z lepienia w glinie czy tkania, a także prezentowali pracę kowala w prowizorycznej kuźni. Z kolei na stoisku lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka można było spróbować świeżo wyciskanych soków oraz zapoznać się z publikacjami. Było też stoisko producentów rolnych, mała gastronomia oraz wesołe miasteczko. Po występie iluzjonisty miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość. Do Sieciechowa zawitał radny sejmiku województwa mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, który przekazał najlepsze życzenia i upominki dla nowego proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sieciechowie, księdza Tomasza Kośli, oraz dla zespołu placówek oświatowych w Sieciechowie. Przywiózł ze sobą również zestawy odblasków dla dzieci. Dalsza część wieczoru upłynęła w muzycznych klimatach, a przed publicznością wystąpili Alberto Amati, Redox oraz Vegas. Włoski wokalista zabrał uczestników festynu w muzyczną podróż na południe Europy, śpiewając takie hity jak chociażby Felicita czy Acapulco. Acapulco e poi la notte tropicale. Ti prende il cuore innamorarsi fatale. Basta questo mare. Zwieńczeniem festynu była zabawa taneczna.